Co roku organizujemy kilkadziesiąt wydarzeń w dzielnicach, ale to wielkie święto, jakim jest gala operetkowa w Nowej Hucie, jest taką naszą jesienną tradycją wspólnego celebrowania, świętowania z mieszkańcami Nowej Huty i tymi, którzy do Nowej Huty na tę okazję zjeżdżają, najpiękniejszych standardów operetkowych, operowych, pieśni neapolitańskie. Takie koncerty plenerowe są specyficznym rodzajem występu, bo musimy bardzo polegać na mikrofonach, na rodzaju nagłośnienia, na akustykach. Staramy się śpiewać tak samo jak na scenie, ale dużo jest też zależne od tego, jaki sprzęt nas nagłaśnia. Chcemy, aby gala operetkowa była takim momentem w życiu każdego nowochucianina, w którym on naprawdę czuje dumę z miejsca, w którym mieszka i dostaje piękną ofertę, nie tylko muzyczną, ale także pięknie wyprodukowaną, oświetloną, coś, co na długo zostaje w pamięci. W tym roku świętujemy stulecie odzyskania niepodległości, w związku z czym postanowiliśmy rozdać tysiące biało-czerwonych róż, aby w jakiś sposób nawiązać również do tej wspaniałej rocznicy. Jesteśmy na warsztatach tkania na krosnach w ramach Nowa Huta Ethno Week, które odbywa się w Ardzonie Ośrodka Kultury Norwida. Tworzymy nasze pierwsze makatki z bawełnianego sznurka, ścinków starych materiałów oraz wełny. Warsztaty są przede wszystkim miłą formą spędzenia czasu. Możemy uwolnić naszą kreatywność i też gdzieś tam artystycznie zrealizować swoje ukryte talenty. Przyszłam się wyżyć artystycznie i spędzić przyjemnie czas i nie zawiodłam się, jest bardzo miła atmosfera i szalejemy na krosnach. Bardzo fajna zabawa i bardzo odprężająca zabawa. Generalnie nie myśli się o niczym, tylko żeby to ładnie wyszło. Więc wszystkie problemy dnia codziennego znikają. Nowa Huta Ethno Week to wydarzenie, które Ardzona organizuje już po raz drugi. Mamy bardzo dużo warsztatów zarówno dla dzieci, dla rodzin, młodzieży i dorosłych. Celem naszego festiwalu jest przybliżenie różnych elementów folkloru, szczególnie tego związanego z terenem Krakowa i Małopolski. W zeszłym roku postawiliśmy głównie na muzykę, natomiast w tym roku nacisk kładziemy przede wszystkim na rękodzieło. Dzisiaj mamy zajęcia o stroju krakowskim i korzystam z takich materiałów, które sama przygotowuję. Jak się nazywa ten pas? To jest pas, który wiadomo, że jak ktoś go założy, to znaczy, że jest bogaty. Jaki to jest dźwięk? Brzęka! Jeszcze czego? Tamburyna. Tamburyna. To się nazywa brzękadła. Zajęcia są oparte o różne konsultacje z etnografami, różne książki, które są też powydawane na temat stroju krakowskiego, a wszystko to po to, żeby po prostu dzieci i rodzice mieli większą świadomość tego, gdzie mieszkają i jakie tutaj kiedyś panowały tradycje lokalne, jak się ludzie kiedyś ubierali i jak to się teraz zmieniło. Słucham, udało się, tak? No to teraz, gdzie byś chciała ją przyczepić? I teraz spódnicę wycięłaś, tak? Nie zgubiłaś jej? Czy gdzieś się zapodziała? O, jest. Tutaj. Daj czerwonego. Jakiego ona będzie koloru? Możesz ją wyciąć z tego filcu, na przykład czerwonego, tam też jest. Dzisiaj wycinam strój krakowski. Bawię się najlepiej, bawię się świetnie. Mamusia mi bardzo chętnie pomaga i to jest akurat bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. Poznajmy krakowskie stroje, krakowskie tradycje, zwyczaje. Myślę, że jest to bardzo fajna sprawa dla dzieciaków. Jest bardzo ważne, żeby dzieci znały kulturę krakowską, no bo to jest miejsce, gdzie się urodziły, gdzie wychowały, no żeby to po prostu przetrwało i później, żeby to też kontynuowały.
żeby znały swoje korzenie. Tym bardziej, że to jest nauka od podstaw. Przez zabawę, przez prace właśnie plastyczne. Daje duży, duży pogląd w ogóle na to, jak było kiedyś, jak jest teraz. Chcemy poznać krakowskie tradycje, żeby je podtrzymywać, bo jesteśmy z Krakowa, tu mieszkamy i uważam, że to jest ważne. A moja mama się urodziła w Łodzi. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, skąd się wywodzimy, skąd biorą się niektóre rzeczy, które nas otaczają, ponieważ mamy do czynienia bez przerwy w jakiś sposób z kulturą tradycyjną i ona zmienia się bez przerwy. A ja pokazuję taką kulturę tradycyjną z przełomu XIX i XX wieku, od której to wszystko się tak jakby zaczęło. Wszystkie te rysunki przedstawiają strój krakowski. Ale czym się one różnią? Ja wiem. Jak myślisz? No. One różnią się tym wiekami. A co tutaj ma założone na ramiona? Tylko taki specjalny płaszczyk. To nie jest płaszcz, ale blisko kocyka, tak? To trochę wyglądało jak taki kocyk. Była ta ogromna chusta w kratę, że jak była zima, to jak pani się przykryła taką chustą, to było jej bardzo cieplutko. A nasz gospodarz co dostał? Zobaczcie, jaka jest różnica. Co ma na głowie? Na głowie ma ciągle kapelusik. A, no a jak się nazywa taki kapelusik? Czy ktoś wie? Bardzo dobrze kombinujesz. Tylko że w Krakowie nazywa się to celender. A nie cylinder. Nie cylinder, bo cylinder to jest ten, co się z niego królika wyciąga.